poglądy i osądy. Jest. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, panie redaktorze. Podpisuje pan dzisiaj umowę w sprawie przystani wodnej w Nowych Siołkowicach. Co to jest za projekt? Oj, chodził on mi już od kilku lat, może kilkunastu po głowie, ponieważ tam zostały wyrobiska pożwirowe, które no, stały się takimi, jak to ludzie mówią, idziemy na doły. Prawda? I na tych dołach tam się kąpią. Prawie każdej gminie są takie miejsca. Kąpią się dzieci, przyjeżdżają ludzie z Niemiec, przyjeżdżają byli mieszkańcy, przyjeżdżają z Wrocławia wędkarze, przyjeżdżają pracownicy elektrowni bardzo często. I mi się zrodził taki pomysł, że zróbmy z tej żwirowni takie prawdziwe kąpielisko z prawdziwego zdarzenia. Jeszcze się trochę zaraziłem od burmistrza Kotary w Lewinie Brzeskim, bo on to zrobił też. Prawda? Czyli jest tu jakieś doświadczenie i przykład. I zacząłem kombinować, jakby to pozbierać pieniądze, zrobić jakiś montaż finansowy, żeby rzeczywiście doprowadzić do tego. I tak też się stało. Funkcjonuje program rybacki, prawda? Jesteśmy też członkiem jako jedna z 11 gmin. Mamy u siebie... Lokalnej grupy rybackiej. Tak, mówię tu o lokalnej grupie rybackiej. Mamy u siebie 83 kilometry rzek, panie redaktorze, i rzeczek z Odrą i z Dobrawą na czele. Stąd też ładnie się to kwalifikuje, ładnie się to wpisuje w program i strategię grupy rybackiej. No i otrzymaliśmy tutaj, dzisiaj podpisuję umowę na 300 tysięcy złotych. Jest to mało trochę. Ale to jest część projektu, jak cały projekt, jeśli zrealizujemy, to on będzie gdzieś wahał się około 1 800 000 złotych. Tam już częściowo uzbroiliśmy teren. I tak, troszkę z rybactwa, trochę od siebie, trochę dostaniemy prawdopodobnie z Stobrackiego Zielonego Szlaku na wyposażenie i myślę, że w ciągu 2 lat zetapujemy to i to kąpielisko powstanie. Chcemy w pierwszej kolejności zrobić tam, wyplażować, czyli zrobić całą plażę, oczyścić oczywiście dno, tak żeby na wakacje może się uda już najbliższe puścić. Wakacje. Tak. Chcemy, żeby to kąpielisko było bezpłatne, dostępne dla każdego. Czy będzie dochodowe? No bo raczej nie będzie dochodowe, ale ludziom się też coś należy, oprócz tego, że ciągle gonimy drogi, wodociągi i kanalizacje. No formalnie to się nazywa przystań wodna. To jakiś taki sport też wodny, bo ja nie wiem, jak jest duży ten akwen. Ja tam mam 8 hektarów. O, to sporo. Także akwen ma 15 hektarów. Ja mam działki swojego terenu pod inwestycje, 8 hektarów. Na 3 budujemy dzisiaj plażę. Budujemy podesty, na które szukam pieniędzy aktualnie, czyli te wszystkie mola i tak dalej, prawda? Przygotowujemy również całą instalację elektryczną, bo chcę, żeby tam były pola kempingowe i pola namiotowe z ujęciem wody i z ujęciem energii elektrycznej. Żeby przyjechać, zostać na dłużej. Żeby się nie rozstawiali, nie zaśmiecali i tak dalej, niech oni tam troszkę sobie zostaną, bo i tak przyjeżdżają, tylko no, przyjeżdżają w dzikie miejsce, które jest nieuporządkowane. I moi mieszkańcy będą mogli bezpiecznie posłać dzieci, gdzie jest ratownik i tak dalej, skorzystać z tego ośrodka. Panie wójcie, mówi pan 300 tysięcy z tego programu Rybactwo i Morze, czyli tam jest też wątek rybacki, tej takiej gospodarki no właśnie rybackiej. W tej dokumentacji technicznej są oczywiście takie podesty porobione dla wędkarzy. My współpracujemy tutaj z wędkarzami. Ja chcę panie redaktorze powiedzieć, że u mnie na terenie gminy jest prawie 800 wędkarzy. Sporo. Także ci wędkarze będą mieli też i swoje miejsce. Chcę, żeby tam powstały oczywiście zaplecze socjalne, sanitarne, żeby tam powstała jakaś świetlica, żeby tam powstała może jakaś knajpka z rybami, prawda? Bardzo popularna ostatnio. Oczywiście. Forma wypoczynku. Stąd też chcemy, żeby to stanowiło taki symbol tego, że rzeczywiście ta gmina jest trochę rybna, a jest. To panie wójcie, to pytam, bo jedna z 11 gmin, które są w lokalnej grupie rybackiej Opolszczyzna, na ile ta taka właśnie gospodarka rybacka, czy około rybacka, czy jak niektórzy mówią akwakultura, bo to szerokie pojęcie, jest ważna dla gminy? To znaczy tak, rzeczywiście gmina jest otoczona, sama gmina nie jest producentem ryb. Jest otoczona dużymi stawami rybnymi, bo jest to gmina Pokój i Niemodlin, z drugiej strony, i Niemodlin tak, niedaleko, prawda? I tutaj my korzystamy bardziej na to wędkarstwo rekreacyjne i na to wędkarstwo przy okazji przepływających tam rzeczek i znajdujących się wyrobisk pożwirowych, ponieważ tych wyrobisk jest bardzo dużo. Tam firma w tej chwili się rozbudowuje, powstają coraz to nowe i myślę, że to będzie pączkowało. Mało tego, panie redaktorze, koło tego zbiornika wodnego przepływa rzeka Brynica,
z bardzo czystą wodą, z piękna rzeka Brynica, gdzie w przyszłości planuję, że zrobimy tam przystań taką, że będzie można sobie z kajakiem wsiąść i popłynąć do rzeki. Kolejny szlak Budkowiczanki, Stobrawy, prawda? No, Budkowiczanka, kolejna czysta rzeka, kiedyś płynąłem, tak naprawdę fajna. Wpłynąć na Odrę, prawda, poprzez Stobrawę. Także gdzieś, jak ktoś jeszcze potem, może za 10 lat pomyśli, to z tego zrobi taką perełeczkę. Czyli taka akwakultura, ale w rozumieniu bardziej turystycznym niż tak biznesowym. Tak, nie, to nie biznesowym. Na pewno nie biznesowym, bo oczywiście to, co chcemy udostępnić ludziom, nie sądzę, żeby przyniosło zyski, chociaż może. Choć sama turystyka chyba dla gminy jest ważna, bo to są, bo wy jesteście w tym takim jakby fragmencie Opolszczyzny, gdzie taka turystyka, powiedziałbym, aktywna, taka, nie wiem, rowerowo właśnie kajakowa jest idealna. Panie redaktorze, ja myślę, że tak, połowa gminy to lasy. Doskonale rozwinięty program odnowy wsi, który zawiera w sobie również tą nutę historyczną, tradycyjną, z dobrym żarciem, przepraszam, że tak powiem, z wędlinami Bociana, które zdobywało Grand Prix w Poznaniu, prawda? I przyjeżdżających mnóstwo ludzi z Wrocław, z Śląsk, przyjeżdżających z Niemiec też, bo na wakacje przyjeżdżają ci moi mieszkańcy, którzy wyjechali dzisiaj odpocząć na wakacje. Turystyka sentymentalna. Nie tylko zabytki w Opolu. Ależ oczywiście. Nie mówiąc już o tym, że niedaleko stoi elektrownia, która się rozbuduje i w niedzielę i w sobotę też warto gdzieś pojechać. Po co jechać kilkadziesiąt kilometrów, jak ma się 10 kilometrów do pięknego ośrodka. Stąd też myślę, że niewykluczone, że w przyszłości gdzieś tam na gastronomii, na jakichś tego typu działalnościach ktoś sobie dorobi. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj z Dionizem Duszyńskim, wójtem Popielowa. Żegnamy się ze słuchaczami na FM, ale zostajemy w internecie i DAB+. Panie wójcie, zapytam teraz troszkę o politykę, bo pytamy samorządowców. Tak. No, w kontekście świeżego tematu, bo to przecież ostatni piątek, czyli ten poselski projekt zmiany ordynacji wyborczej do samorządu. Pan w samorządzie jest od kiedy? Od kiedy pamiętamy właściwie? Tak naprawdę w samorządzie, licząc czasy zmierzchłe, to ja jestem od 78 roku, bo byłem radnym Rady Miasta Brzegu, Miasta i Gminy Brzeg, przepraszam, bo to wtedy... Wtedy jeszcze było miasto wspólne, tak. Miasto i gmina. To zanim secesji dokonał wójt Pulit. Tak. O, no tak, to jeszcze, to troszkę, pamiętamy. Wcześniej, jeszcze troszkę wcześniej. A od 86 roku pracuję w gminie Popielów jako naczelnik, chyba 2 lata, o ile pamiętam, a później oczywiście wójt gminy Popielów do dnia dzisiejszego. Z jakimiś przerwami? Nie. Nie, 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 nie. Czyli ordynacja się zmieniała, ale pan zawsze był. Tak. Tak, tak, tak. Byłem, chociaż powiem szczerze, że ja nie wywodziłem się z tego środowiska, ponieważ ja byłem brzeżaninem. Już nie powiem, że tak może trochę przywiezionym w teczce, prawda, bo to takie były czasy. I potem po zmianach w Polsce, które nastąpiły, w zasadzie spakowałem swoje biurko, bo nie sądziłem, że mogę dalej kontynuować swoją pracę. Bo trzeba by było wygrać wybory w innym świecie zupełnie. Tak, oczywiście, w innym świecie i w środowisku, no nie bardzo, no, po pierwsze, z którego się wychodzę. No tak, to i też po części gmina mniejszościowa. No właśnie, pan z Brzegu, no to Popielów jest takim, inne korzenie zupełnie. Popielów jest taką gminą, którą kiedyś Gierek próbował zintegrować poprzez połączenie części byłego powiatu brzeskiego i opolskiego, prawda? I dlatego jest 6 wiosek byłego powiatu brzeskiego, 6 wiosek byłego powiatu opolskiego, prawda? Czyli mniejszość i nie mniejszość. Tak jest, tak jest. I ja gdzieś się tam niechcący znalazłem, prawda? I o dziwo, grupa ta mniejszości niemieckiej z jej szefem zaproponowali mi wtedy, bo to wtedy Rada Gminy wybierała jeszcze wójta, zaproponowała, no, parę razy tak było, żebym tak został. W związku z tym przylgnęli mi plecy do stołu, do oparcia. I trwa pan. I byłem przerażony, że rzeczywiście mnie zaakceptowano. Czyli nie będąc członkiem mniejszości, kandyduje pan z jej poparciem? Tak. Zwykle tak, tak to wygląda. Tak, tak, tak. Ja powiem więcej. Myślę, że z poparciem wszystkich mieszkańców, dlatego że... No ale mówię o tym, że mniejszość zwykle wystawia swojego kandydata, tak? Czasami popiera kogoś innego, tak? Wiedząc, że jakby nie jest jej członkiem. Tak. Myślę, jest to bardzo istotne zresztą. I tak to się stało. Będzie pan kandydował za rok? Jeszcze trochę daleko jest, prawda, ta ordynacja gdzieś tam na razie jest trąbiona, prawda, to nie jest jeszcze dokument, różnie to może być, no nie, mogą być ograniczenia. Projekt trafił do Sejmu na razie, no jeszcze tak, ale to tylko procedowanie to na razie tylko projekt. Po wielkich dyskusjach i po kilkudziesięciu rozmowach również ze swoim środowiskiem gminnym zdecydowałem, że jednak tak.
Będę kandydował. A co by się, panie wójcie, pod tą nową ordynacją zmieniło, jeśli chodzi o Popielów, o tą jakby procedurę głosowania? No bo teraz niewielka gmina, na pewno były jednomandatowe okręgi wyborcze w tych ostatnich wyborach, a teraz będzie jak? No teraz odchodzimy od jednomandatowych, prawda? Czy będą listy? Będzie więcej tych okręgów i obwodów prawdopodobnie. Będzie konkurencja trochę, bo nie ma co ukrywać, że były takie okręgi, gdzie był jeden kandydat, prawda, i praktycznie się... No bo tak zwany pewniak. Tak jest, był taki pewniak. Tutaj stworzy to konkurencyjność. Poza tym nic, myśmy już to mieli. Ja zresztą uczestniczyłem w tego typu wyborach i rzeczywiście myślę, że tutaj to troszeczkę zmieni. Myślę, że tu troszkę zmieni. Ponadto z tego, co czytam, ja nie czytałem bardzo dokładnie tego projektu. No bo on jest dość długi. Daje jeszcze większe uprawnienia wójtowi, bo przecież tam pewnymi decyzjami można zwalniać i przyjmować pracowników niektórych. Prawda, debata. Wchodzi tam debata. My zawsze debatujemy. Ja zawsze debatuję nad każdą sprawą, która w gminie ma zasięg ogólnogminny, bo taka jest potrzeba i ludzie tego ode mnie wymagają. Czy reguły gry się zmieniają, ale gra toczy się dalej po prostu? No toczy się. Jest to dla mnie trochę ryzyko, bo ale myślę, że my się z ludźmi rozumiemy na tyle, że wiemy, o co chodzi. Ja jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia. Odbudaj ten ośrodek, który zaczynam. Chcę skończyć kanalizację sanitarną, gdzie gmina miała zero, prawda? Ja, panie redaktorze, jak przyszedłem pracować do gminy, to stało 5 słupów w Popielowie, gdzie sołtys zapalał światło poprzez przekręcenie... Inny świat zupełnie. No, dzisiaj proszę spojrzeć... Młodzi tego nie pamiętają. Proszę spojrzeć na tą gminę. Natomiast... Przecież myśmy z mieszkańcami, nie wójt, bo wójt jest tylko tym, który koordynuje wszystkim. Myśmy z mieszkańcami przecież zbudowali gminę po 97 roku od początku, bo ona nam zginęła w pewnym momencie pod wodą. No to pamiętamy ten moment. Naszym gościem był dzisiaj Dionizy Zeduszyński, wójt Popielowa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu. Poglądy i osądy.